Na program zaprasza Bonimet, producent Cardiobonisolu, leku wzmacniającego serce i regulującego ciśnienie tętnicze krwi. Dzień dobry Państwu. Temat nadciśnienia. Pytanie od naszego słuchacza. Byłem u lekarza, mam ciśnienie na granicy i on zaproponował mi leczenie lekami. Czy można tego uniknąć? Pytanie jest trudne do odpowiedzi, bo nie wiemy, co znaczy na granicy. No, przypuszczam, że pacjent ma 140 skurczowego ciśnienia, 145, 150, może 155, albo rozkurczowego między 90 a 100. No, tak myślę, ale trudno powiedzieć jednoznacznie. Natomiast o co chodzi? Możemy oczywiście próbować niefarmakologicznie obniżać ciśnienie i to się często na początku choroby udaje. Po pierwsze, należy obniżyć masę ciała. Jeżeli ten pacjent ma nadwagę albo jest otyły, no to zredukowanie masy ciała no, rewelacyjnie zadziała na to ciśnienie. Po prostu ono samo z siebie spadnie i wtedy wszystko, resztę co powiem, się go nie tyczy. No ale zakładam, że on nie jest otyły, nie ma dużej nadwagi i ma inne problemy. Więc poza masą ciała na to, jakie mamy ciśnienie, ma wpływ to, co my jemy. Czyli dieta z niską zawartością soli, czyli chlorku sodu. Sód podwyższa poziom ciśnienia, zatem można zamiast chlorku sodu używać chlorek potasu. Zmniejszenie też spożycia alkoholu, następnie aktywność fizyczna. Mamy taką specjalną dietę, a propos soli jeszcze, wracam, dietę DASH, która się może tutaj sprawdzić. Zwiększenie spożycia takich produktów wartościowych jak kwasy omega-3, czyli ryby morskie. To wszystko może spowodować, że uzyskamy efekt terapeutyczny obniżający ciśnienie tętnicze. Co natomiast z surowców zielarskich tu można zastosować? Przede wszystkim może to być kwiatostan głogu. Kwiatostan głogu redukuje poziom ciśnienia, tam masz to szerokie spektrum działania, nie będę szeroko się rozwijał, bo tam byłoby mnóstwo sercu, ale kwiatostan głogu to jest podstawowy surowiec. Ziele serdecznika, korzeń kozłka, liść melisy, szyszki chmielu, to są surowce uspokajające, też powiedział, no przecież to są uspokajacze, a nie obniżające. Ale proszę Państwa, bardzo często skoki ciśnienia są spowodowane stresem. A jak ktoś żyje w ciągłym stresie, no to ma ciągle podwyższone ciśnienie. Więc może trzeba go troszkę uspokoić i wtedy to ciśnienie nam się obniży. Więc preparaty na bazie głogu, preparaty surowce uspokajające, serdecznik. Proszę pamiętać o tym, że w przypadku nadciśnienia uszkodzeniu ulegają naczynia krwionośne. I tutaj produkt, który się zawsze sprawdza, jeżeli chodzi o śródbłonek naczyń, czyli resweratrol, ta substancja prozdrowotna obecna w czerwonym winie, a też w skórkach ciemnych winogron. Proszę też zwrócić uwagę na to, że na ciśnieniu dobrze jest stosować koenzym Q10. On również tutaj z lekami hipotensyjnymi może się nam dobrze sprawdzić. Tak więc możemy redukować naturalnymi metodami, ale proszę pamiętać, jeżeli się nie da naturalnymi, no to trzeba dołożyć do tego również leki. A, jeszcze jedna rzecz. No, są jeszcze preparaty moczopędne oczywiście, które możemy tutaj stosować również. Zielona włoci, we wrześniu przepięknie kwitnie. Liść brzozy, ziele pokrzywy, krwawnik, skrzyp, to wszystko są zioła moczopędne i one mogą również się tutaj dobrze znaleźć. Gdybyście Państwo coś więcej chcieli wiedzieć na temat fitoterapii, to odsyłam Państwa do dwóch moich książek, profilaktyka zdrowotna, fitoterapia oraz druga ziołolecznictwo ojca Grzegorza Srogi. Dziękuję bardzo. Sponsorem programu był Bonimet, producent Cardiobonisolu, leku wzmacniającego serce i regulującego ciśnienie tętnicze krwi.